musiał przyjąć postawę wyprostowaną, dumną, lekko odstawić nogę, potem pochylić się w kierunku pani. Ważne przy tym jest, aby nie taksował jej wzrokiem od stóp do głów lub, broń Boże, nie wpatrywał jej się w oczy. W dobrym tonie było zawiesić swój wzrok na przykład na lewym uchu, na puklu. W żadnym wypadku nie wolno było pokazać większej afektacji. Poproszę jeszcze raz o zaprezentowanie ukłonu. Pani natomiast odpowiadała w sposób następujący. Musiała stanąć również wyprostowana, stopy rozstawić w taki sposób, pięty były razem, a palce delikatnie skierowane na zewnątrz, po czym robić delikatny dyg lub przysiad w ten sposób, aby kolana znajdowały się nad palcami. Również w dobrym tonie było, aby pani delikatnie skłoniła głowę i nie pokazywała zbyt wiele.